Regionalna Społeczna Organizacja Obwodu Stawropolskiego Zjednoczone Polskie Serca zaprasza Państwa na 10. Festiwal Balonów Latających. Organizatorzy festiwalu Igor Stanisław Komocki, członkowie zarządu naszej organizacji, prezentują Państwu możliwość spędzenia kaukaskich wód mineralnych z wysokości latania ptaków. Вы только полетите, или вы будете со своими пилотами летать? Мы будем летать. Будем летать, но также мы программ такой, где будем изучать околицы, разные экскурсии. No to jest 10. Festiwal Balonowy w Mineralnych Wodach. My przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Polski na tą okazję i pozdrawiamy wszystkich Rosjan i tutaj mieszkających i ze Stawropolskiego kraju. Bardzo nam się tutaj podoba i chcielibyśmy tutaj przyjeżdżać częściej. Dziękuję. Wojska, wszyscy siedzieli! Каждый год всегда спешите к нам, друзья, отдыхать с знаками воды. Здесь, где горный воздух, солнце и вода, край, где нет плохой природы. Каждый год всегда спешите к нам, друзья, отдыхать на камин воды. А теперь все вместе! Здесь, где горный воздух, солнце и вода, край, где нет плохой погоды. Сами жить на камин воды. Сюда погреться можно, да? Я зову вас, приезжайте к нам, друзья. Сами жить на камин воды. Jak to się stało, że się tutaj znaleźliśmy? Ja chciałam rozkazać o tym, jak получилось tak, że oni okazali się na Kaukazie. Ja jestem członkiem zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Eliza jest członem prawienia organizacji Pomoc Polakom na Wschodzie. I tak jak mówi nazwa tej organizacji, staramy się pomagać Polakom i polskim organizacjom, które znajdują się poza wschodnią granicą Polski. I do tej pory było tak, że wszyscy Polacy i organizacje, które do nas się zgłaszały, oczekiwały tej pomocy, często wyciągając rękę z prośbą właśnie o jakieś dary rzeczowe czy materialne. No, ta organizacja tak, której wszyscy przyciągają ręce i proszą o pomoc materialną. Pewnego razu przybiegła do mnie zdziwiona pracownica naszej fundacji. I mówi, panie Elizo, coś dziwnego,
nie chcą od nas żadnej pomocy, tylko chcą nas zaprosić do siebie. No u nas do tej pory to jeszcze się nie zdarzyło, więc zdziwienie było olbrzymie. Byli zdziwieni, ponieważ takich dzwonków i takiego rozmowy nikt jeszcze im nie предлагал. No i wiadomo było, że trzeba to, co takie dziwne, zobaczyć. No i powiedziałeś tak, że raz to coś takiego dziwnego, to trzeba posмотреть.